Garncarska wioska w Kamionce stała się na jeden dzień miejscem, gdzie młodzi naukowcy udowodnili, że pogłębianie swojej wiedzy nie musi opierać się tylko na siedzeniu nad książkami. Atrakcje przygotowane przez stypendystów wzbudziły spore zainteresowanie. W doświadczeniach naukowych brali udział zarówno starsi, jak i ci najmłodsi, a osoby słuchające wykładów nie wyglądały na znudzone. Mamy moc atrakcji. Są to stoiska z dziedzin chemicznych, fizycznych, jest kryminalistyka, robotyka, matematyka. Są języki obce, na przykład język turecki, język rosyjski, język angielski. Tutaj mamy Möbius Maglev Train, czyli pociąg lewitujący. W rajskim ogrodzie jest mini karuzela, jest tarcza Newtona. Są pokazy dotyczące wody. Do dyspozycji jest interaktywna oczyszczalnia ścieków. Mamy też stoiska związane z energią odnawialną, więc każdy dla siebie coś znajdzie. Przygotować takie atrakcje to dopiero wyzwanie. Potrzebna jest nie tylko głowa pełna pomysłów, ale również pełny portfel. Jak z tym problemem poradzili sobie młodzi ludzie? Fundusze pozyskaliśmy metodą crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Na stronie internetowej polakpotrafi.pl założyliśmy stronę naszego projektu Piknik Naukowy 2013 i tam przez 33 dni była prowadzona zbiórka środków za pomocą właśnie tego portalu internetowego. Czas spędzony tego dnia w garncarskiej wiosce z pewnością wyszedł każdemu na dobre. Przyjazna atmosfera oraz ciekawostki, którymi wręcz zasypano uczestników pikniku naukowego, sprawiły, że każdy opuścił Kamionkę nie tylko z nową wiedzą, ale również uśmiechem na ustach.